Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach AI The Somnium Files. Jesteśmy teraz w biurze Lemniscate i spotkamy się tutaj z Otto, który zadzwonił po policję, kiedy znaleźli ciało. Po czym znaleźli ciało, tak właściwie? I on kumpluje się z jakąś Aset, gwiazdą muzyczną. Zawsze są gwiazdy muzyczne w tych grach. No i nasz Date, główny bohater, jakoś tak zawiesił na niej oko, więc zaraz o czym coś tu jeszcze dowiemy. Otto patrzy na Aset. Cóż, nie końca patrzy. Bardziej gapi się na nią. Okej. Co do Shoko Nadami. Wyciągnąłem zdjęcie Shoko z mojej kieszeni i pokazałem to Ocie. Wiesz, co to jest, racja? Tak! To kobieta, którą widziałem w Bloom Park. Nazywa się Shoko Nadami. Widziałem to w wiadomościach. Chwila. Nie wiesz, kto jest jej córką? Ona ma córkę? Ja też to nie wiedziałam. Oni chyba nie wiedzą, że Shoko to jest matka Mizuki. Pewnie przez to, że ich nazwiska się różnią. Nadami i Okiura. Ludzie też jeszcze nie wiedzą, że Shoko jest był żoną Renju. Renjua. Co do Aset? Boże, Tessa, zawsze wyglądasz tak pięknie. Jesteś taka słodka. Typie. Idź na Twitch chat. Taka słodka, że chyba tego nie zniosę. Nie sądzisz, że tak jest Date? Jesteś z nią strasznie zaprzyjaźniony. Nie dam sobie z tym rady. I aura miłosna wisi w powietrzu. Kiedy jestem z nią, ja po prostu... Zaczęłam szaleć. Po prostu relaksuję się. Nie wiem, zaczęłam się pocić, wiesz? Typie, nie mów takich rzeczy. Nie przy niej, ona tu siedzi, rozumiesz? Tutaj jest, tuż obok ciebie. Czy wy gadaliście zeszłej nocy? Cóż. Słyszałam o tym, że Ota znalazł zwłoki w Bloom Park. Powiedział mi... Tessa! Dlaczego nie przyszedłeś na policję? Taka szokująca historia z pewnością odbiłaby się na... zainteresowałaby młodą kobietę. To jest możliwe, że Ota chciał jej atencji. Powiedział jej o martwym ciele, które znalazł dla atencji? Czego nie zrobi ta dzisiejsza młodzież? Właściwie ja wiedziałam wcześniej, zanim Ota mi powiedział. Jak? Jest w całym internecie. I zacząłem Ota tego poranka, zapytałam go o to. Powiedział mi, że widział ciało. Okej, dobra. Chyba możemy teraz pytać ją. Coś nie tak? Okej. Czy ty jesteś Aset? Pozwól, że coś potwierdzę. Jesteś Aset, racja? Ha, zerajmy w grę. Cienie! Obawa! Silote! Aset! Strachy! Chyba nie znam tej gry. Wkurzenie się! Żal! Aset! Woda! Mokro! Pot! Aset! Grałem? A! Aset! Dokładnie usio! Nie wiem, nie umiem gadać jak młodzi ludzie. Chyba się starzeje. Magnetyczne cząsteczki w atmosferze są spowodowane przez jej dziwne zachowanie. Powinniśmy to zostawić. Okej. Ile masz lat? W tym roku skończyłem 18. Więc jesteś w ostatnim klasie liceum? Tak! Date. Radzę ci trzymać ręce przy sobie. Nie martw się, nie wykonam żadnego ruchu. Co? Mam na myśli Otę. Chwila, chciałeś mnie poderwać? Co jest?
Czy przyjaźniłaś się z Mizuki? Przyjaźnisz się. Mizuki Okiura? Tak, oczywiście. Z panem Okiurą, okej. Okay. Pan Okiura prowadzi biuro, a Mizuki jest jego córką, więc czasami się spotkamy. Ale zostaliście przyjaciółmi? Przyjaciółkami? O nie, to coś znacznie więcej, ale właściwie to tak. Mizuki i ja żyjemy pod tym samym dachem, ale ona nie mówi mi o swoim życiu. Nie mówi mi za bardzo o niczym, kiedy o tym myślę. Jestem w całkowitym mroku. Więc Mizuki... Czasami musi tutaj wpadać. Okej. Okay. Jaki jest twój związek z Otą? Związek? Jak spojrzał! Stary, przestań, bo friendzone, który czuję, zaczęła mnie powoli przygniatać. Jesteśmy jak... Nasza relacja to bogini i przywołany tral. Nie wiem, co to jest tral, ale pewnie jakiś sługa uniżony. Jej sługa? Jeżeli Tessa kiedykolwiek ma problemy, przybiegam i ochroniasz bardziej. O, przybyś bardziej superbohater niż ochroniasz. Ota zawsze mnie chroni, kiedy jestem obrażana w sieci. Tell me more. O, przestań, bo się zarumienię. Ten typek. Ten cholerny typek. Szkoda, że nie da się wkopać. Co do obrażania? Ej, pozwól, że coś powiem. Jeżeli chodzi o te posty, które są na Twitterze... Poczekaj! A, wygląda to, że teraz jesteś moim ochroniarzem. Nieprawdaż, Ota? Tak, po prostu... Porozumiej, okej? Okay? Wychodzimy. Date. Ustaliłam, że ta dwójka nie ma już dla nas żadnych informacji. Naszym celem jest znalezienie mordercy z szokoladami. Kontynuujmy. Jasne. Wracajmy na scenę zbrodni. Do zobaczyska, dzieciaki. A, gdzie idziesz? Na miejsce, gdzie znaleziono zwłoki. W takim wypadku idę z tobą. Co takiego? Proszę, weź mnie ze sobą. Dlaczego? Ponieważ chcę wiedzieć więcej o tym, co się stało. Masz jakichś podejrzanych? Prawdopodobnie jakiś szalony morderca, co? Tam mówił Ota. Złoty został przywiązany do karuzeli. To musiało być jakieś dziwne przesłanie. Okej. Okay. Ota, weź ten filmik. Ha? Po prostu zrób to. Zrób mi. Panie Date! Proszę, Panie Date! Nie może mnie pan zostawić. Co? Nie wyobrażam sobie życia bez pana. Co ty wyprawiasz? Ota, nagrałeś? Tak, oczywiście. Czy to... O Jezu, rzeczywiście, patrzcie, ja tu sekretarkę. Miał rację, Date. O, czy baton. Potężna. Możemy się teraz bardziej temu przyjrzeć? Możemy. Widzicie, co tu się dzieje? What the hell? Dobra, coś jeszcze możemy tutaj zobaczyć ciekawego? Okej, okay, no nie no, chyba musimy z nim pogadać. Ota? Coś nie tak? Nie, wszystko gra. Po prostu... Wyobrażam sobie, jak twoje ciało tonie w Zatoce Tokio. Jestem przyzwyczajony do wyobrażania. To część mojej pracy. Co ty wyprawiasz? Panie Date, jesteś członkiem MPD, prawda? Służbistą cywilnym. A, ładne słowo, co? Zastanawiam się, co by się stało, jeżeli ten mały filmik wyciekłby do sieci. Nie zrobiłabyś tego. O, i żebyś wiedział, zabraj mojego telefonu i pomoże. To już jest w chmurze. Ty mała... Ale wredna baba. Dlaczego to robisz?
Powiedziałam ci. Chcę, żebyś zabrał mnie na miejsce zbrodni. Jeżeli to zrobisz, obiecuję, że usunę to, ten filmik. Date. Pomyślałam sobie o czymś. Ona naprawdę jest zwodzicielska. Okej, możemy przejść dalej. Ja muszę jak zwykle sobie tutaj przeskoczyć. Tak, wszystko działa. Całe szczęście zrobił się piękny screenek. Od razu sobie tutaj przytnę i wytnę. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. I możemy lecieć dalej. Teraz wracamy na miejsce zbrodni, czyli do Bloom Park. Z naszą nową zdobyczą. Ota pewnie też się przypamięta, więc będziemy działać we czwórkę, licząc jeszcze w to Aibę. Tablica rozdzielcza. Z tej masy wbudowanych funkcji ma licznik prędkości, licznik technologii, inne liczniki i wskaźniki. Mogę się jeszcze rozejrzeć? Mogę. Mogę z nią pogadać? Mogę. Coś tu jeszcze było? Glovebox. Ja chcę się za schować po prostu. Hej, masz tam jakąś broń? Na pewno masz. Nie, nie tam. Więc masz broń. Spójrz. Pani Date? Nie powinien pan patrzeć na drogę? Nie martw się o to, jestem profesjonalistą. Co do Mizuki? Jesteśmy dobrymi przyjaciółkami. Chodzimy razem na filmy, i karaoke, i na zakupy. Ona naprawdę jest dobra w słuchaniu o tym, jak kurwie na cały świat. Naprawdę powiedziała, tak było napisane tam. Jestem od niej znacznie starsza, ale... Ale nawet to nie czuć. Jak stałaś się idolką? Cóż, to chyba przez to, że zawsze chciałam być sławna, wiesz? Chcę być sławna, być w telewizji i być takim imieniem, które jest na ustach ludzi. Ale jeszcze tam nie jesteś. W porządku. Gwiazdy internetowe radzą sobie lepiej, jeżeli się nie sprzedają. O, nie wiedziałem. Od teraz już nie da się sprzedawał. To chyba droga do sukcesu. Gwiazdy internetowe? Ota nie powiedział? Jestem najsłynniejsza w internecie. Robię piosenki i tańce i gram w gry. I rzeczy na streamie. Hej, to streamerka! Słyszałaś o Shovelforge? Shovelforge to gra, gdzie manipulujesz kostkami na terenie, żeby budować struktury. Ostatnio bardzo dużo się na tej grze skupiam. A co z byciem w telewizji? Nie jestem jeszcze zbytnio popularna. Mogę być tam w telewizji tylko jako śpiewaczka w tle lub coś. Nie mam za bardzo swoich 5 minut. Okej. Jak zacząłeś pracować w Lemmy Straight? Cóż, na początku streamowałam z domu. Wtedy nie chcę, żeby brzmieć zbyt zrozumiale, ale zaczęłam robić się naprawdę duża. Dostawałam ofertę od agencji. Jedną z nich był Lemmy Straight. Cóż, nie do końca. Właściwie moja mama jest starą przyjaciółką przewodniczącego tej agencji. Przyjaciółką Ranchu? Tak, więc poprosiłam go o pewną dnia o radę. Wiesz, musisz być ostrożny. Nawet w takim miejscu, które wygląda tak legitnie, z biurem i wszystkim, coś może być nie tak. I moja mama i ja nie wiedziałyśmy niczego o tym całym biznesie. Znaczy jak pewnego dnia pan Okiura powiedział, że przyszedł do jego biura i umówił mnie. Prowadził w to. Co do otuły. Otuły! Oty. Dlaczego pytasz? Jesteście bardzo blisko, jak na idolkę i fana. Ota jest niezwykły. Jest dla mnie naprawdę bohaterem. Bohaterem, co? Masz jakieś pytania do mnie? Pytania. Och, jak to jest być detektywem? Nie za dużo o tym wiem. Nie jestem detektywem. Ha? Ale jesteś liniarzem, racja? Tak. Ale nie jestem w jednostce kryminalnej. A jaki jesteś jednostce? Dobre pytanie.
Nie powiesz mi, proszę. Co robisz? Właśnie pomyślałem sobie o spostowaniu tego filmiku, ale szantażystka. Ej, ej, poczekaj. Więc powiedz mi... Co o tym filmiku? Wiesz, teraz kiedy o tym myślę... Czy nie miała problemów, kiedy spostujesz ten filmik? Co? Filmik. Jesteś idolką, racja? Masz status, który musisz pielęgnować. Jeżeli ten filmik wycieknie dalej, myślę, że też będziesz w drapatach. W porządku. Na pewno? Ponieważ... Niedługo... Umrę. Co takiego? Umiem przepowiadać przyszłość. Wiem, kiedy umrę. Żartuję. Że ono się mrocznie zrobiło. No, mam nadzieję. Nie poddam się bez walki. Więc opuść ten filmik, jeżeli nie będziesz współpracował. Co do mojego departamentu, zajmuję się specjalnymi śledztwami, jednostką specjalnych śledztw zwanych jako ABIS. Date! Nie ma wyboru! Kim jest ABIS? Advanced Brain Investigation Squad. I skład, oddział zajmowałem się badaniami mózgu zaawansowanymi. Ludzie o tym nie wiedzą. Wow, super! Nikomu nie mów. Obiecuję, że nie powiem. Sięgam na egipską boginię Isis. Izydę, tak to chyba na polski będzie. Tak mi się wydaje. Ja się interesowałem bardzo tą mitologią. Izyda to taka Hera w sumie, jeżeli chodzi o mitologię grecką. Zapytaj, jak się prawda nazywa. Swoją drogą, nie pamiętam, jak się nazywasz. Naprawdę chcesz wiedzieć? Jeżeli nie chcesz mi mówić, to nie mów. Iris. Iris Sagan. Dziwne, prawda? Okej. Co się dzieje? Znowu adrenalina? To jest rymowanka, inny to tłumaczył ogólnie. Ale co tu się dzieje? Co się tak? Czy my już coś skojarzymy? Nie, to nic. Bo nasz bohater chyba miał jakieś luki w pamięci, dobrze pamiętam? Miał luki w pamięci, dobrze pamiętam? Kurde, ciekawe. Okej, okay, jest 13.12. Bloom Park. Dalej sobota. Przepraszam, czy to kanamy date? Zgadza się. A ta dziewczyna? Jest ważnym świadkiem w tej sprawie. Tak, tak. Mam tutaj coś do załatwienia. O, okej. Okay. Iris nie mogła wytrzymać z podekscytowania i wpierła na miejsce zbrodni. Kałuszka zbrali, jak to patrzę. Czy coś się pojawiło w samym parku, co by nas zainteresowało? Chyba nie. Chyba nie. Chyba możemy śmiało podejść. Możemy do tych policjantów podejść? Oj, to jest ławka. Spaliłbym te wszystkie cholerne ławki, gdybym mógł. Skąd pochodzi ten gniew? Ja co, jak on to skomentował? A dla par, okej, okay, rozumiem. Lokalna glina. Lokalna glina, to samo, ale... Jakie to śledztwo? Nie wygląda zbyt dobrze. Szukaliśmy wszystko, ale nie znaleźliśmy nic. Nie znaleźliśmy nic. Znaczy wiecie, to trochę głupio to brzmi w języku polskim. Dobra, przyzumujmy się. Zwłoki szoko były przywiązane do konia. Co? Chwila. Ejba. Pokażesz mi najwcześniejsze nagranie zdjęć z sceny zbrodni? Co masz na myśli?
Przyczyną śmierci Shoku była utrata krwi, spowodowana wieloma ranami krutymi, zrobionymi tym polcem do lodu. Powinno być tutaj masa krwi, zgadzam się. Ale nie ma nawet kropli na koniu. I był taki, kiedy to znaleźliśmy. Zgadza się. Nie ma znaków krwi. Ani tego, że została wytarta. Może ktoś zabił ją gdzieś indziej i przywiązał zwłoki później. To musi oznaczać. Iris bada, sprawdza konia i ogląda go ostrożnie. Marnujesz swój czas. Ej, Iris! Nie wiem, próbujesz tutaj osiągnąć, ale marnujesz swój czas. Co masz na myśli? Nie aż sprawdzili to miejsce. Nie znaleźli żadnych tropów, żadnych wskazówki. Jeżeli by to zrobili, uwiadomiliby Aibę. Aibę? Moją partnerkę. Twoją partnerkę? Nikogo nie widzę. Jest tuż przed twoimi oczami. Albo jest przed moimi oczami? Nie załapała. Nie dziwię się ani trochę. Co robisz? Próbuję znaleźć jakieś wskazówki. On jest, ma w sobie coś z detektywa, co? Hey, Date! Czy ciąg został znaleziony na szczycie tego konia? Tak, dokładnie tego. Wygląda dla mnie jak jakieś morderstwo rytualne. Może jakieś poświęcenie religijnego kultu? Albo czczenie diabła, czy coś? Oni przeprowadzili rytuał tutaj. Takie zakapturzone, podejrzane typy. Grające raz po raz. To są spora wyobraźnia. A masz jakiś dowód? Mam. Cóż, posłuchajmy. Okay. Byłaś tutaj wcześniej? Tak jeszcze zmienimy temat. Nie byłam młodsza, ale nie odtąd zamknęli. Kabasaki jest restricted. Zabronione, prawda? Nikogo tutaj nie powinno być. Park rozrywki Bloom Park jest położony w sercu dystryktu Kabasaki. Został zamknięty 8 lat temu. Zamknięty przez wypadek, który stał się na niedalekiej elektrowni chemicznej. Eksplozja spowodowała ogromną ilość chemikaliów, które zaraziła cały obszar. Rząd szybko ogłosił ewakuację. W końcu cały dystrykt został uznany jako niebezpieczny do zamieszkania i został wyłączony. Co za tym idzie, Bloom Park został całkowicie zamknięty. Ale zakazany obszar nie oznacza, że nie było policjantów, którzy go nie patrolowali. Wciąż było sporo dróg wejścia. Może nawet tutaj przypłynąć łodzią. Cholera, ktoś mógł nawet ominąć rozkaz ewakuacji i wciąż tutaj żyć. Czy ci ludzie... Czy wszystko z nimi w porządku? Nie wiem, ale jeśli cokolwiek się im stało, to ich własna wina. Czy my jesteśmy bezpieczni? Tak, jesteśmy. Odkrężanie tego obszaru właściwie już jest skończone. Koncentracja chemikaliów tutaj nie jest na tyle wysoka, żeby cię skrzywdzić. Może przebiec tutaj maraton i będzie wszystko dobrze. Ale wciąż jest wyłączone z życia, racja? Tak, prawnie. Dzięki temu media trzymają się z dala tego miejsca. Cieszę się. Jesteś ciszej niż zazwyczaj. Okay. Co sądzisz o tym rytualnym morderstwie? Konie! Koń! Brzmi jak Horus, prawda? O czym ty mówisz? Nie znasz Horusa? To też jeden z bogów egipskich. Horus jest egipskim bogiem słońca i nieba. Jego prawe oko to jest oko Ra. To oznacza słońce. Lewe oko to oko Vajet. I to jest księżyc. Ten sam pomysł stoi za okiem of Providence. Ojeju, Providence. Mieliśmy ostatnio takiego bossa w Terrarii, ale muszę niestety zerknąć, co to znaczy dokładnie. W sumie w Terrarii się nad tym jakoś specjalnie zastanawiałem. A może to sprawdzałem? Już jakoś? Czy tak kojarzę to? Providence. Opatrzności. Oko opatrzności. Oko opatrzności. Uuu, wszystko widzące oko. A, widzę, rozumiem. To samo co jest na tyle jednodolarowego banknotu. Dokładnie. Oko opatrzności ma być symbolem
masonerii, Illuminati. Rozumiesz całość? Nie za bardzo. Okej. Ona w coś takiego uderza. Ostatniej nocy znalazłem Mizuki w środku tej centralnej kolumny. Dlaczego ona tam była? Co sądzisz o rytualnym morderstwie? Pamiętam, że Ota opisał to miejsce. On powiedział, że był tutaj kolec do lodu, wbity w lewą soczewkę oka. No w lewe oko po prostu. Porus, opatrzność, lewe oko? To musi mieć jakieś znaczenie. Ila, co właśnie powiedziałaś? Co? Powiedziałeś, że kolec do lodu był w lewym oku ofiary? Tak? Ota ci to powiedział? Na pewno to widział? Tak, dlaczego? Pojawiliśmy się w miejscu zbrodni. Kolec do lodu nie był wbity w soczewkę ofiary. Jeżeli Ota mówi prawdę, nie ma powodu, żeby kłamać o takich szczegółach. Okej, czyli ktoś go wyciągnął. No a po chwili znaleźliśmy go w rękach Mizuki. Może ona to wyciągnęła. Czy Mizuki? Okej. Powinniśmy iść. O, daj spokój, jeszcze chwila. Nie. Już tak mam wystarczający problem, bo wpuściłem tutaj cywila. Okej, no dobra. Sorry, mała. Upadła? Ej, wszystko gra? A, poranne miłości. Co? Żartuję. Nie jest tak, że bym wiedziała. Wstawaj, odwiozę cię do domu. Wsiadaj. Jasne. Zostałem się. Ile ty ważysz? Nie wiesz, że to nie uprzejmę pytać o to pani? 105 pounds. A, rozumiem, 105, tak? Możesz to powiedzieć tylko podnosząc mnie? Tak. Pounds, czytaj, 105 pounds, to ile to będzie? Twoje plecy w takie ciepłe, panie Date. O, oh, lala. Już jestem ciekawy, ile to jest 105 pounds. To dziwne miary amerykańskie. Pounds. To jest, moi drodzy, 47 kg. Tyle waży nasza gwiazdka. Okej, okay. Niedużo. Jak się czujesz? O, okropnie. Szkoda. Ej, powinieneś martwić się o mnie więcej. Myślę, że czujesz się lepiej. Może tylko udaję? Nie, nie sądzę. Co, żebym teraz tutaj zwymiotowała? Zebrałbym to i wrzucił z powrotem do ciebie. O, zaraz chyba naprawdę zwymiotuję. O, jejku. Iris otworzyła okno. Ej, serio? Nie, ale jest mi trochę ciepło. Aktualna temperatura to 70 stopni Fahrenheita. Wilgotność 60%. Chyba mu widzieć za wilgotność. Raczej ciepło nie jest czynnikiem. Hey, Date. Mówi się, że jeżeli wysuniesz dłoń z auta, jadąc w setkę, o Jezu, nie rozumiem drugiej części tego zdania. Nie wiem, czy to nie jest jakiś taki bardziej slang. Czym jest D-Cups na przykład? Aha, że, ale to inaczej. D-Cups to pewnie tyczy się biustu, ale... Ale czym jest rush w takim wypadku? No rush to wysypka. Ciężko mi przetłumaczyć drugą część zdania. Co jest z trzymaniem biustu? Hej, uważaj, bo ci urwie ramię. Ej, spokojnie, jestem niewidzialna. Moje ramię regeneruje się jak u obcego. Nie mówiłeś, że niedługo zginiesz? To dziwne uczucie. Twoja dłoń? Nie, nie to. Czuję się, jakbym cię gdzieś spotkała. Cóż, to miłe.
Ale jeżeli nie włożysz swojej cholernej dłoni z powrotem do samochodu w tej chwili... Okej. Wiatr jest taki przyjemny. Jestem ciekawy, na czym polega ich relacja. Skąd się znają? Tak dużo nie wiemy o naszym bohaterze. To jest aż takie przerażające w swój sposób. Okej, mamy 15.09. Sudden Residence, czyli mieszkanie naszej idolki. Naszej Iris, tak ona się nazywa? Wejdź do środka. Nie, w porządku. Idę do domu. O, już do domu? Pożegnałem się, a następnie odwróciłem, żeby wyjść. A wtedy kątem oka zauważyłem. Okej. Jada, Iris, co to jest, Iris? Czułem, jak moje ciało zostało zmrożone. Przez tą kobietę. Ona... Bez cichu to jest ta laska, zapomniałam o tym zupełnie. Nie, to niemożliwe, to niemożliwe. Czułem, jakby mój umysł i ciało zostały rozerwane w różnych kierunkach. Kiedy stałem tak, całkowicie pozbawiony możliwości ruchu, Iris złapała mnie za dłoń. Chodź, zrobię herbatę! Ty jesteś... Miło mi pana poznać. Jestem mamą Iris. Hitomi. Pani Hitomi. A pan to? Pana Medeit z MPD. Policja? Jesteś detektywem? Nie, mamo. Pan Deit powiedział, że jest... Iris. O, racja. To nic, nie martw się. Okej. Po niezręcznej ciszy Iris przyniosła nam herbaty na tacce. Postawiła wszystko na stole i usiadła na sofie. Okej. Para unosi się z herbaty. Mam tu jeszcze coś ciekawego. Zobaczmy, rozejrzymy się po domu, będziemy już za chwilę pewnie kończyć. Bardzo ładny taras. Fajnie, jak to wygląda. Co tutaj mamy? Tutaj jakieś podręczniki na stole. Patrzę stanie. Ten na środku się różni. Osakami Sumo Wrestler Directory. Czyli katalog jakiś tam sumo z miasta Osakami. Osakami Sumo, a może to coś innego. Stół do kawy. Co one tam jeszcze mają? Tam jest jakieś zdjęcie. Na ścianie widzimy zdjęcie. Zastanawiam się, czy Iris narysowała to, kiedy była młodsza. Cała rodzinka pewnie była. Te kwiaty. To są irysy. Irysy? Myślałem, że one kwitną w maju. To są zimowe irysy. Iris ungulcaris. One... kwitną w chłodzie. To kwitną tego poranka. Rozumiem. W języku kwiatów Iris oznacza dobre wieści albo nadzieje. Kiedy zobaczyłem kwiaty tego ranka, wiedziałem, że coś dobrego się stanie. Mam straszne przeczucie, że stanie się właśnie coś złego. Mam nadzieję, że to tylko przeczucie. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tutaj jakieś skarby są. Dużo jest takich... Wow, ale możemy się rozglądać. To są drzwi. A to jest szafka na buty. Ślapy, jaki jest jej zapach. Jesteś strasznym zbokiem. Hej, damy się słowo prywatne, okej? W życiu bym o tym tak nie pomyślał. Zegarek. Dziwny obiekt. Jest tutaj kalendarz i dziwny obiekt na półce. Przypomina mi coś w stylu... Anioła? Co to jest za obiekt? Drewniane szafki. Tu znowu jest ten obiekt. Półka. Nie ma na niej książek, ale to zdecydowanie jest półka. Wcześniej to mógł być katalog. Widziałem to wcześniej w katalogu, więc wiem. Okej. Lampa, ale nie świeci w tym momencie. No i dobra, moi drodzy. Myślę, że w tym uroczym środowisku, gdzie mamy dwie panie, skończymy sobie odcinek.
Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Myślę, że seria jest naprawdę fajna, przyjemna, ciepła. Można się pośmiać, można się zaciekawić. Mnie na razie wciągnęła. Na pewno się będę dobrze przy niej bawił. No i zapraszam was do opisu. Macie tam linki do różnych mediów społecznościowych. Jeżeli ktoś by miał chwilę czasu, żeby poświęcić, to zostawcie tam jakieś lajki, followy. Staram się tam działać dosyć aktywnie. Jeżeli ktoś ma ochotę poczytać, co pisze czasami, albo zobaczyć jakieś zdjęcie, relacje, to zapraszam. No i oczywiście zapraszam na Twitcha, gdzie prowadzimy bardzo dużo transmisji. Od piątku do wtorku, od godziny 18 transmitujemy. Jednym wyjątkiem jest sobota, gdzie transmitujemy od godziny 12. Także zapraszam was serdecznie. No i cóż, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.